Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest nasz sobotni poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Oczywiście wiele tematów i wiele rozmów przed nami, a kolejnymi gośćmi są pan Ryszard Majdzik, opozycjonista w czasach PRL. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Telewizji Republika. A także pan Bogdan Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry również. Witam z samego rana bardzo serdecznie. Witam Polskę. I dziś temat naszej rozmowy. Dziś o godzinie 12 w Krakowie na placu Matejki odbędzie się kolejny protest wolnych Polaków. Przypominamy, że to jest nazwa, która pojawiła się podczas największego jak dotąd protestu w Warszawie, który miał miejsce 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejmem. Tutaj rzeczywiście ogromna frekwencja i naprawdę rekord popularności. Także warto wspomnieć o takiej bardzo pokojowej atmosferze, brak jakichkolwiek incydentów. I właśnie pytanie do panów. Czy panów zdaniem to jest kontynuacja tego, co wydarzyło się w Polsce 11 stycznia? Tutaj też oczywiście z boku ekranu widzą państwo mapę, bo to nie tylko Kraków, ale o tym już za chwilę. Pan Bogdan Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście no coś obudzili się Polacy tego 11 stycznia i teraz obserwujemy kontynuację tych protestów? No, trzeba powiedzieć na wstępie, skąd się to bierze. Otóż ojczyzna nasza ukochana znajduje się w potężnym stanie niebezpieczeństwa i to jest, można powiedzieć śmiało, zagrożenie egzystencjalne. Władza, która od dwóch miesięcy rządzi krajem, zachowuje się tak, jak jakby działała w ramach miękkiej okupacji. Realizuje politykę Niemiec i Brukseli kosztem Polski, a ponadto łamie wszelkie zasady prawne, konstytucyjne, stosuje relatywizm moralny, relatywizm polityczny i prawny. To jest tak wielkie zagrożenie, że większość ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy i stąd my możemy i musimy protestować, sprzeciwiając się jak najostrzej tylko można, działając w ramach prawa, przeciwko tym działaniom, bo to są działania najgroźniejsze od 1989 roku, zdecydowanie. I dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic, żeby zechcieli przyjść o 12 na plac Matejki w Krakowie, pod pomnik grunwaldzki. Będzie nas tam sporo, będą przemówienia, będziemy sobie nawzajem dodawać otuchy, a przede wszystkim będziemy informować o tym, jakie są te zagrożenia. Co to znaczy dla Polski taka władza, która zachowuje się tak jak władza okupacyjna? Panie pośle, ale pan podkreślił tutaj bardzo istotną sprawę, o której ja też wspomniałam, w granicach prawa. Rzeczywiście te protesty się odbywają, ale tutaj nie obserwujemy żadnych wulgarnych haseł, żadnych incydentów przepychanych. To wszystko odbywa się w takiej bardzo pokojowej atmosferze. Pan Ryszard Majdzik. Przede wszystkim wiadomo, że 11 stycznia była największa manifestacja, ale wcześniej tak samo były organizowane w różnych miastach, gdzie w Krakowie. Ja organizowałem, kolega mój z Gazety Polskiej, Marek Michno, przewodniczący, jak i organizacja międzyzakładowa NSZ Solidarność w Zarządzie Regionu Solidarności, więc my organizujemy te protesty, bo my się poczuwamy jako Polacy kochający swoją ojczyznę, jako, to jest nasz obowiązek, bronić ojczyznę przed utratą niepodległości, przecież to jest zamach stanu. To, co robi ten łobuz, chuligan polityczny Tusk, to jest po prostu napaść na polskie państwo. To jest pozbawienie państwa niepodległości. I na to tu nie można się biernie przyglądać. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy mają na sercu i leży na sercu dobro ojczyzny Polski, kochają swoją ojczyznę Polskę, naszą ojczyznę, aby dzisiaj uczestniczyli dzisiaj w Krakowie, bo nie tylko Kraków, ale tak samo przyjeżdżają, tak samo z okolic Krakowa. I wiem i wierzę w to, że zwyciężymy. Po prostu my potrafimy pokojowo walczyć, zawsześmy walczyli pokojowo, mimo wszystko, że nam mówią, że my nie potrafimy, że my nie umiemy, że my tylko wulgaryzmy, że my atakujemy. Nieprawda. Wulgaryzmy używali właśnie tak zwani z opozycji totalnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, jak i Tuska, jak i inni wulgaryzmy. Pamiętamy panią Lampart, pamiętamy innych. To są wulgaryzmy, to jest ten szczyt chamstwa i to chamstwo niestety w Polsce rządzi. Więc to jest to, czegośmy się najbardziej nie spodziewali. Naród polski po prostu na to nie zasłużył.
Naród polski zawsze walczył o niepodległą Polskę, zawsze o nią będzie walczył i zwycięży, jak powtórzyłem, zwyciężymy. Po prostu obalimy ten rząd, który po prostu chce pozbawić suwerenności nasz naród. Ten rząd dewastuje wszelkie zasady państwa demokratycznego, dewastuje konstytucję, dewastuje praworządność, dewastuje wymiar sprawiedliwości. I na to nie będzie przyzwolenia. Naprawdę mówię wam państwo, że nie będzie. Nie będzie przyzwolenia, a dzięki widzom Telewizji Republika, dzięki Polakom, dzięki narodowi polskiemu, narodowi, nie społeczeństwu, narodowi polskiemu, zwyciężymy, pokonamy ich i zwyciężymy tak samo w wyborach samorządowych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo Europa jest, powinna być Europą ojczyzn, bo taka była i taka miała być. I powrócić do korzeni, to miała być chrześcijańska. I powrócić do korzeni chrześcijańskich. To, co nam mówił Jan Paweł Święty, święty nasz ojciec, mówił nam, że Polacy, wejdźcie do Unii Europejskiej, ale pilnujcie i prowadźcie Europę ku chrześcijaństwu i ku wolności niepodległych, niesuwerennych państw. Tak jak powiedzieliśmy, 11 stycznia w Warszawie ta frekwencja była rekordowa, to była największa mobilizacja, ale myślę, że też sporym zaskoczeniem jest to, że Polacy cały czas są zmotywowani, cały czas organizują się, po kilkaset osób w różnych miastach przychodzą, aby wyrazić swój sprzeciw, swoje zdanie. Pytanie do pana Bogdana Pęka. Pana zdaniem, co jest takim elementem, takim punktem najbardziej decydującym, że jednak ludzie wychodzą na ulicę, że ludzie chcą zamanifestować swój sprzeciw. Tutaj chodzi o jakąś jedną sprawę decydującą, czy jednak na to nałożyło się szereg spraw? Nie, no oczywiście chodzi o całokształt działań, które podejmuje ten rząd, który jest rządem zdrady narodowej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to, co oni czynią, atakując podstawowe instytucje państwa polskiego, takie jak Trybunał Konstytucyjny, takie jak Instytut Pamięci Narodowej, takie jak sądy, jak prokuraturę, przecież to są fundamenty państwa polskiego i to atakują w sposób ubliżający wszystkim racjonalnie myślącym ludziom, po prostu łamiąc na chama wszelkie zasady prawne. Ludzie to rozumieją, rozumieją to zagrożenie, bo przecież pierw nam odbierają prawdę, zabierają telewizję na prawie ataku takiego, no, na rympał, jak tu mówią wulgarnie, odbierając telewizję publiczną, bo potrzebują monopolu informacyjnego. Chcą zabić prawdę, a ludzie wiedzą, że pierwsza prawda, a potem wolność i suwerenność. I stąd to zagrożenie będzie narastać, tym bardziej, że ci wszyscy, którzy nam mówili przez lata, wy jesteście złym rządem, mam na myśli rząd koalicyjny prawicowy, bo nie przestrzegacie praworządności, bezczelnie kłamali, bo dzisiaj nabrali wody w ustach. Milczy Komisja Europejska, milczy Parlament Europejski, nawet Stany Zjednoczone milczą, a Niemcy poprzez swoich przedstawicieli jeszcze podgrzewają, dosypują koksu do ognia, żeby jeszcze ostrzej działać w imię lepszej przyszłości, jak mówią. Nie było w historii świata takiego przypadku, żeby działając poprzez łamanie prawa, poprzez rozbijanie państwa polskiego, osłabianie go polityczne, gospodarcze, doprowadzić do dobrobytu. Zawsze się to kończyło zamordyzmem, utratą prawdy, utratą wolności i utratą dochodów. No tak, ale teraz pojawia się właśnie kolejny pomysł. Obserwowaliśmy to już w przypadku mediów publicznych, czyli próba zmiany prawa, no zmiany sytuacji w mediach publicznych za pomocą uchwały, która po prostu została przyjęta w Sejmie. Jak wiemy, uchwała nie stanowi prawa, no to jest pewnego rodzaju opinia. I teraz mamy kolejne zapowiedzi. Tym razem mamy zapowiedzi tego, że sędziowie Trybunału, pani Krystyna Pawłowicz i pan Stanisław Piotrowicz, mają zostać odwołani przy pomocy uchwały sejmowej. Pan Ryszard Majdzik, no pytanie w takim razie, skoro to jest kolejny krok, mieliśmy media publiczne, teraz za pomocą uchwały mają być odwoływanie sędziowie, co będzie dalej?
Jak pozwolimy sobie dalej na takie rzeczy, po prostu łamanie prawa, łamanie jeszcze stosowanie uchwał, to nazywam dekrety stanu wojennego, bo w stanie wojennym komuniści to samo robili, tylko to inaczej się troszkę nazywało, ale to jest to właśnie powtórka. I jeszcze jak słucham takich pseudoautorytetów tu z Krakowa, niejaki pan Zoll, właśnie nie wiem, czy po polsku mam mówić pan Zoll profesor, czy pan Zoll po niemiecku profesor, bo Zoll to się czyta z niemiecka Zoll, więc nie wiem, czy ten pan reprezentuje interesy polskiego narodu, czy interesy niemieckiego narodu, bo to jakoś takie jest dwuznaczne, prawda? Autorytet, który mówi, że trzeba łamać prawo, aby zaprowadzić prawo. No, czy to jest nonsens? To jest nonsens, sam sobie zaprzecza i nazywa się jeszcze, i jeszcze ma tytuł profesora. No dla mnie jest to wstyd, bo ja jestem spod Krakowa. Ale z Krakowa, uczyłem się w Krakowie, studiowałem na Uniwersytecie Papieskim i wstyd mi jest za takiego człowieka, po prostu, który prawo reprezentuje, jeszcze ma profesor przed tym i tytułuje się i nie wiem właśnie, jak ja mam mówić. Czy pan Zoll, czy pan Zoll? Czy z Polska, czy z Niemiecka? I to jest niedopuszczalne, my sobie z tym też poradzimy, ponieważ to, jak oni postępują, to na to są artykuły. To trzeba wszystko notować, filmować, nagrywać i wtedy nie ma poważenia, bo teraz za rządów Zjednoczonej Prawicy, oczywiście nie mówię, bo dla narodu, dla gospodarki, dla utrzymania bezpieczeństwa państwa zrobiono bardzo dużo i bardzo dobrze. Ale niestety pobłażono troszeczkę wymiarowi sprawiedliwości i niestety ten wymiar sprawiedliwości nie został oczyszczony do końca. Więc mamy te dzieci resortowe. Te dzieci resortowe wracają teraz na usługach oczywiście Tusk, który jest na usługach Niemiec, Rosji, prawda, a jeszcze Służby Bezpieczeństwa starej, ponieważ on jest tylko marionetką, manekinem, który steruje teraz, widać, Służba Bezpieczeństwa starego systemu, która mu pokazuje i daje mu właśnie zaplecze w postaci prawników, w postaci sędziów, w postaci prokuratorów, którzy służyli tamtemu systemowi. Tak to wygląda, ale uprzedzam. Te manifestacje będziemy wytrwali. Ja prowadziłem manifestacje tak samo tutaj pod Bawelem prawie 8 lat, broniąc przed kodowcami. I obiecuję. No tutaj, no rzeczywiście, delikatny, drobny systemem, problem. Tym drobnym systemem o wolną, niepodległą Polskę. Mm-hmm. No właśnie, pan powiedział, że będziecie wytrwali, czyli dziś o godzinie 12 protest w Krakowie, ale jak rozumiem, to nie jest koniec. Pytanie pan Bogdan Pęk, jak długo będziecie protestować? Polska jest śmiertelnie zagrożona i to zagrożenie będzie narastać. Widać już wyraźnie, że w ciągu krótkiego czasu załatwili nam po cichu w Brukseli migrantów, załatwili 3 dodatkowe podatki. Bodnar pojechał i podporządkował polską prokuraturę. To jest plasterkami odbieranie polskiej suwerenności i niezależności. I zapowiadają w tej chwili atak na Trybunał Konstytucyjny, no najważniejszy organ państwa polskiego, który jest takim wentylem bezpieczeństwa, rozstrzygającym kluczowe spory, oceniającym, co jest zgodne, a co nie jest zgodne z konstytucją. Jeżeli to się zawali, to nie ma państwa polskiego, jest całkowity relatywizm, ale ten relatywizm będzie działał na naszą niekorzyść. Zatem te działania, które prowadzimy, różnego rodzaju manifestacje, różnego rodzaju formy sprzeciwu będą kontynuowane i moim zdaniem powinny być zaostrzane, bo w pewnym momencie się okaże, że nie wystarczy bierny opór, że trzeba będzie przejść do czynnego oporu w rodzaju strajku generalnego, blokad, a może nawet niepłacenia podatków. To nie jest nasze państwo. To, co w tej chwili budują, to jest państwo, które będzie likwidacją, likwidować Polskę, a naród polski postawi w roli pariasa w tej Unii Europejskiej, która będzie jakimś quasi superpaństwem, już nawet nie niemieckim, tylko wielkich oligarchów europejskich i światowych, którzy nas wyzyskują. Wystarczy tylko powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku kilku najbogatszych ludzi na świecie podwoiło swoje dochody i swoją własność. W tym czasie 99% ludności świata biedniało. Więc widać wyraźnie, o co chodzi, kto tym zarządza i do czego to zmierza. Do pauperyzacji narodów, do likwidacji rodziny, do likwidacji państwa, do likwidacji całego tego społeczeństwa konserwatywnego, w którym zostaliśmy wychowani i które przez wieki dowiodło, że jest najlepszym z możliwym sposobem organizacji ludzkości.
Czy uważa pan, że może dojść, tak jak pan zapowiada, rzeczywiście do takiego punktu krytycznego, że dojdzie do strajku generalnego w Polsce i tutaj zbuntuje się więcej osób? No powiedział pan nawet na poziomie podatkowym, tak? Ja oczywiście jestem przekonany, że Tusk się nie cofnie. On tutaj przyjechał z zadaniami, ma nas zlikwidować jako suwerenne państwo, wprowadzić w obszar wpływów niemieckich, a podmiotowość naszą i wszystkich tych, którzy się opierają i wszystkie instytucje, które są zabezpieczeniem przed takimi działaniami, osłabić albo wręcz zlikwidować. No, jeżeli nie pomogą manifestacje, opór społeczny wyrażany także w sondażach, które jak sądzę będą spadały koalicji rządzącej, no to nie będzie innego wyjścia, tylko będzie trzeba przejść do form czynnych, bo Polska jest najważniejsza. Polacy bez Polski są niczym. Naród bez własnego suwerennego państwa jest zawsze przedmiotem, a nie podmiotem. Będzie służył obcym, będą nasi żołnierze służyć w obcych armiach i dla obcych interesów, a my to będziemy finansować. Będziemy kompleksowo i wszechstronnie wyzyskiwani. No i oczywiście to musimy przerwać. Jeżeli tego nie przerwiemy, to Polski nie będzie. Ja wielokrotnie mówiłem przed wyborami, jak wielkie jest to zagrożenie. Wielu nie chciało tego słuchać, ale teraz się okazuje, w co oni grają. Oni grają przeciwko Polsce. To jeszcze na koniec dosłownie kilka słów, kilka zdań. Pan Ryszard Majdzik na temat tego, czego dziś możemy się spodziewać o godzinie 12 w Krakowie. Przypominamy, to jest protest wolnych Polaków. Dlaczego warto dziś o godzinie 12 przyjść na ten protest? Pan Ryszard Majdzik. Dlatego warto przyjść, że powiemy wszystkim, opowiemy to, co się faktycznie dzieje, o Trybunale Stanu, o tym, co zamierza ta koalicja 13 grudnia po prostu przeciwko Polsce zrobić. Po prostu ta koalicja dokonuje rozbioru Polski. To jest rozbiór Polski, pamiętajmy. To trzeba ludziom wytłumaczyć. Pamiętamy rozbiory, pamiętamy Wóz Drzymały, prawda, tu do takich historycznych wracam faktów, prawda, bo przecież tu spowoływał się, prawda, że tutaj trzeba ordnung, tutaj trzeba niemiecką dyscyplinę, więc on do tego dąży. Musimy powiedzieć, że dla zdrajców w Polsce nie ma miejsca. Nie ma dla Tuska, tutaj i jego ekipy i komunistów, bo trzeba ich wreszcie rozliczyć, trzeba zrobić do końca dekomunizację, trzeba nazwać wreszcie kiedyś w przyszłości, tak jak to zrobili w Rumunii, że mafia komunistyczna to była mafia zbrodnicza, to była partia zbrodnicza i nie mają szans tacy ludzie brania czynnego udziału w życiu publicznym i społecznym. Przez to, że takie właśnie było to spadanie grubej kreski przez pana Mazowieckiego, świętej pamięci, to właśnie mamy teraz tego efekty i skutki. Odgryzają się byli komuniści, odgryzają się naszemu narodowi za to, że chcemy ich rozliczać, że chcemy ich wsadzać do więzień, że zabraliśmy im synekury, czyli zabraliśmy im emerytury wysokie, więc oni do tego chcą przywrócić. I jeszcze w dodatku chcą skrzywdzić naszych ludzi, chcą zrobić więźniów politycznych, tak zrobiono z Mariusza Kamińskiego i zrobiono z Maćka Wąsika, którzy zwalczali korupcję właśnie na szczeblach władzy Tuska. Bo pamiętamy aferę hazardową. I o to tu chodzi. To są złodzieje, to jest mafia międzynarodowa. Jest wykryte, jest udowodnione, że ponad 100 europarlamentarzystów jest po prostu przestępcami. Mają zarzuty kryminalne i przestępcze. Więc to jest ta mafia i tej mafii trzeba się przedstawić. Bo mafia, międzynarodowa mafia, przestępcza chce rządzić naszym krajem i chce go zdewastować i zniszczyć i zrobić z naszych ludzi i z naszego narodu parobków, żeby jeździli na szparagi. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Ryszard Majdzik, opozycjonista w czasach PRL, a także pan Bogdan Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia w Krakowie. Dziękuję państwu i dziękuję wolnemu słowu. Jakim jest Republika? Do zobaczenia tak w Krakowie. Jeszcze tutaj przygotowałam dla państwa informacje. Oczywiście do tej informacji będziemy jeszcze wracać, ale pojawiła się nowa informacja, nowy punkt na mapie protestów. 10 lutego o godzinie 13 odbędzie się kolejny protest wolnych Polaków. Tym razem przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Chodzi oczywiście tutaj o te wszystkie zmiany, sprzeciw wobec naruszania podstawowych wartości demokratycznych oraz skierowanie żądań do władz państwowych o zaprzestanie łamania konstytucji i porządku prawnego w Polsce. Tak więc kolejny punkt na mapie protestów. Drodzy państwo, już za chwilę kolejny gość, pan Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, były minister rolnictwa. Do zobaczenia.